Czołem moi drodzy! Dzisiaj odpowiem na pytanie, jak zredukować tkankę tłuszczową, jak spalić tkankę tłuszczową z brzucha, ponieważ często takie pytania pojawia się u mnie na Instagramie, na Facebooku, więc dzisiaj krok po kroku chciałbym Wam opowiedzieć, jak to wygląda. Dajcie mi znać, czy takie materiały Wam się podobają, dajcie znać w komentarzu i lecimy z tematem. A więc po pierwsze, nie mamy takiej możliwości wyboru, że wybieramy sobie, że chcemy schudnąć z okolic brzucha, więc nasz organizm pobiera sobie tkankę tłuszczową z okolic brzucha. Niestety to wygląda tak, że organizm po prostu sam sobie wybiera miejsca, z których pobiera tkankę tłuszczową. A przeważnie jest tak, że z okolicy brzucha schodzi tkanka tłuszczowa najpóźniej. Po drugie, żadne magiczne ćwiczenia, żadna magiczna dieta, jakieś magiczne produkty, magiczne ćwiczenia na brzuch, to nie istnieje coś takiego. Redukcja to jest po prostu proces, kiedy organizm sobie czerpie energię z komórek tłuszczowych, które są rozrzucone po całym organizmie i na to potrzeba czasu i cierpliwości. U każdego ta redukcja wygląda trochę inaczej. No i jest zależna od wielu czynników. W internecie można znaleźć bardzo dużo informacji na temat zrzucania brzucha czy tam redukcji, ale można bardzo też znaleźć dużo złych informacji, na przykład takich, że trzeba wykonywać jakieś specjalne brzuszki na jakieś specjalne ćwiczenia i wtedy schudniecie, lub nawet też są jakieś zajęcia fitness na siłowni poświęcone tylko brzuchowi. Czy tam ktoś rzuca jakiś film typowo pod brzuch, tam 5 ćwiczeń, 15 minut i to niby Wam ma przynieść efekt fajnego, wyrzeźbionego brzucha. Niestety to się w ogóle nie sprawdza i takie filmy, takie informacje tylko demotywują nas, ponieważ no, nie widzimy efektów albo ta droga jest bardzo, bardzo długa. Dlatego w tym filmie dowiecie się, jakie najważniejsze elementy wdrożyć do swojego planu, żeby ta redukcja po prostu zaszła i żeby efekty były takie, jak oczekujecie. Więc po prostu wymienię takie najważniejsze elementy, które musicie uwzględnić. Pierwszą, najważniejszą rzeczą, którą bez której nawet jak będziecie robić treningi codziennie po 6 godzin, to i tak nie schudniecie, jest deficyt kaloryczny, czyli dostarczanie mniejszej ilości kalorii z pożywienia niż potrzebujemy. Czyli na przykład jak naszym całkowitym zapotrzebowaniem dziennym jest 2500 kalorii, to musimy troszeczkę sobie odjąć, żeby być w tym deficycie i to będzie po prostu warunkowało naszą redukcję, że będziemy pomału tracić tą tkankę tłuszczową. Ale uwaga, bo do pewnego momentu będziemy tracić tą tkankę tłuszczową. Z czasem organizm się przyzwyczaja do danych kalorii, danej energii, więc metabolizm troszeczkę zwalnia i trzeba następnie znowu troszeczkę obciąć tych kalorii, żeby te efekty były stałe. Oczywiście nie możecie za mocno obcinać kalorii, bo to też źle wpłynie na Waszą redukcję, samopoczucie i ogólnie no, redukcja nie będzie efektywna. I tutaj od razu bym Wam doradził, żebyście białko zostawili na stałym poziomie, nie ucinali kalorii z białka, tylko bardziej sobie manipulowali tłuszczami i węglowodanami. Druga bardzo ważna rzecz jest to odpowiedni bilans makroskładników, czyli po prostu nie możecie dostarczać energii tylko z węglowodanów na przykład. Musicie zachować odpowiedni balans pomiędzy białkiem, węglowodanami i tłuszczami. Bo na przykład jeśli będziecie mieli zbyt mało białka w diecie, to podczas redukcji stracicie też dużo tkanki mięśniowej, czego na pewno nie chcecie. Jeśli będziecie mieli za mało tłuszczy lub
węglowodanów, to możecie po prostu czuć się słabo, po prostu będzie wam brakowało energii do życia, do wykonywania podstawowych czynności życiowych, czy tam w pracy. To też was będzie demotywowało i oddalało, odrzucało od celu. Dlatego odpowiedni balans pomiędzy tymi składnikami jest bardzo ważny. I tak samo bardzo ważny pod względem zdrowotnym. Ponieważ tak jak tłuszcze odgrywają bardzo, bardzo ważną rolę w produkcji hormonów, które sterują naszym organizmem. Musicie zachować odpowiednią ilość białka. Białko to ogólnie pełni funkcję budulcową, czyli buduje nasze tkanki, nasze mięśnia, kości, zęby, włosy, skórę. No i węglowodany to jest źródło energii dla naszego mózgu, dla naszych mięśni i organów wewnętrznych. Trzecia ważna rzecz, aktywność. Jeśli chcecie być zdrowi, sprawni, chcecie zachować jak najwięcej waszej tkanki mięśniowej i wasze okrągłe kształty, nie chcecie być sflaczali, bez siły, bez energii, bez motywacji, w ogóle chęci do życia. Natomiast bez aktywności też można schudnąć, ale tak jak mówiłem, nie będzie to za przyjemne. I co z tego, że schudniecie, jak po prostu nie będzie wam się nic chciało. Jeśli chodzi o tą aktywność, to absolutnie nie musicie ćwiczyć codziennie. Nie musicie ćwiczyć nawet po 3 godziny co drugi dzień. Wystarczy 3 razy w tygodniu, 2 razy w tygodniu nawet wystarczy. Godzinka, półtora, dobrze zaplanowany trening. Jakiś do tego trening siłowy najlepiej, bo trening siłowy wpływa ogólnorozwojowy na ciało, plus do tego jakiś tam trening wytrzymałościowy, jakieś cardio na przykład. I absolutnie nie musicie tego cardio codziennie kręcić, lub po prostu zachowajcie jakąś tam podstawową aktywność. Chodźcie, spacerujcie, jeździcie na rowerze, pływajcie. Czwarta bardzo ważna rzecz jest to regeneracja, odpowiednia ilość snu. Podczas redukcji spożywamy mniej energii niż potrzebujemy. Czyli automatycznie dostarczamy mniej witamin, mniej składników mineralnych, odżywczych. Więc nasza regeneracja jest troszeczkę zaburzona. I dlatego bardzo ważnym elementem jest odpowiednia ilość snu, ponieważ podczas snu się najbardziej regenerujemy. W badaniach również wykazano, że osoby, które więcej spały, spalały dużo więcej tkanki tłuszczowej i ogólnie miały lepszą kontrolę łaknienia, czyli po prostu nie chodziły tak głodne przez dzień. No i dodatkowo sen wpływa też na redukcję hormonu stresu, jakim jest kortyzol. A kortyzol też potrafi hamować naszą redukcję. Piąte, nie szukajcie jakichś magicznych sposobów na redukcję. Nie szukajcie jakichś wydziwianych diet, ponieważ to nie dieta warunkuje to, czy schudniecie, tylko po prostu deficyt kaloryczny. Deficyt kaloryczny. Nieważne, czy będziecie na jakiejś diecie dąbrowskiej, diecie paleo, ketogenicznej, czy jakiejś warzywnej. To po prostu jest nieważne, bo to deficyt warunkuje to, czy schudniecie. Więc każda dieta będzie działać tak samo, jeśli będzie uwzględniony w niej deficyt. Jedynie co, to takimi dietami możecie sobie więcej szkód narobić niż pożytku, ponieważ takie diety powodują duże niedobory składników, więc no nie polecam. Dieta powinna być dobrze zbilansowana, żeby po prostu zapobiegać niedoborom witamin i minerałów. Nie ma magicznych produktów na redukcję. Jeśli zjecie bardzo dużo zdrowego jedzenia, również przytyjecie. Jeśli zjecie mało jedzenia przetworzonego, jakichś chipsów, słodyczów, to możecie również schudnąć.
Także trzeba zachować odpowiedni balans pomiędzy tymi produktami. Absolutnie nie wolno dzielić jedzenia na dobre i na złe, ponieważ tym sposobem tylko zrobicie sobie negatywne relacje z jedzeniem i no źle to na was wpłynie. I przeważnie jak ktoś właśnie dzieli jedzenie na dobre i złe, podczas swojej redukcji je tylko te dobre produkty, z czego po miesiącu rzuca się na te złe produkty i tak właśnie wygląda jego redukcja. Pamiętajcie, że dieta ma być dostosowana do was, a nie wy do diety. Ponieważ jak zmienicie swoje odżywianie o 180 stopni, to długo po prostu nie pociągniecie i to będzie bez sensu. Jeśli nie jesteście sportowcami lub nie chcecie być, jeśli nie szykujecie się na jakieś zawody sylwetkowe czy coś w tym stylu, chcecie po prostu dobrze wyglądać i się dobrze czuć, to jedzcie wszystko. Jedzcie to, na co macie ochotę. Zachowajcie tam jakiś odpowiedni balans, na przykład 80% pełnowartościowego, zdrowego jedzenia do 20% bardziej tam przetworzonego. Wszystko jest dla ludzi, także jeśli nie chcecie mieć tylu wyrzeczeń i chcecie osiągać swój cel sylwetkowy, cel zdrowotny, to jedzcie po prostu tak jak jedliście, tak jak wam odpowiada. Tylko w zależności od celu, czy macie ten deficyt lub zero kaloryczny, lub jak jesteście na masie, no to bądźcie na tym plusie kalorycznym, żeby budować tą masę. Dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na pytanie. Jeśli tak, to zostawcie komentarz pod tym filmem. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. No i jeszcze jak mnie nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji. Pomoże mi to w dotarciu do większej ilości osób, które chcą zmienić coś w swoim życiu, poprawić sylwetkę, zdrowie. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam. Albatros.